Ja nigdy, ja też nawet za lat młodzieńczych, jak mieszkałem jeszcze z moją mamuśką, to miałem kompa, miałem stacjonarkę, ale ja bardzo mało używałem komputera za młodu. Bo ja byłem wtedy, wiecie, trenowanie, treningi i tak dalej. W ogóle ja mało spędzałem czasu na kompie. Ja jak dwa razy w tygodniu zagrałem 3 mecze w CS-a z chłopakami, to było dużo. Bardzo mało siedziałem na komputerze, więc ja jestem taki nieogarniający. O, ja na przykład nigdy nie grałem nigdy w Tibie, nie grałem nigdy w to drugie, jak to się nazywa? W Metina nie grałem w Tibie, nie grałem w Metina. Jedyne w co grałem, pamiętam to jak miałem chyba z 8 czy 7 lat, to grałem w Mu. Ale to był taki epizod. Grałem w Mu. W CS 1.6 grałem na non-steamie. W CS 1.6 grywałem, ale to grałem na boty. Po prostu sobie biegałem. Co się stało na próżu? Nie ma nic. Nic nie zrobiłem. W CS-a i grałem w taką gierkę przeglądarkową, ale wy tego nie będziecie znali, bo wy jesteście za młodzi. To ludzie plus 25 będą znali. Nie wiem, czy kojarzycie taką gierkę jak The Crims. Grałem w The Crimsy. The Crimsy grałem. I grałem jeszcze. Fajna to była gierka. Nawet kiedyś myślałem w nią po prostu pograć na streamie. Ale nie wiem, czy oni jeszcze w ogóle żyją. Aż zobaczę, to było. Nawet wywiad był ze mną. Symulator piłki nożnej. Manager Zone. Jest Manager Zone! Ale jaja, ta strona jeszcze żyje. Ale jajca, nie? Ale tu się nic nie zmieniło za wiele. Manager Zone. The Crims to była gierka z... Że byłeś Alfonsem. O, ale to... Ej, w to bym grał, nie? To było przedobre, nie? Tutaj normalnie robiłeś napady. Robiłeś napady, żeby mieć siłę na napady. To trzeba było iść do klubu, żeby mieć energię. Chodziłeś, robiłeś napady, expiłeś. Żeby zarabiać siano, mogłeś otworzyć swój burdel. Co jeszcze grałem? Tyle chyba. Czy grałem w Mar... Nie wiem, co to jest, Eksan. Chyba w tyle grałem. Hat-tricka jeszcze grałem, ale nie wiem, czy ta strona istnieje. Hat-trick się nazywała. Hat-trick i w kosza. W kosza grałem w taką stronę. Ona się nazywała Bazę Beater Manager. Jest, też żyje. I tu masz swoich ziomków normalnie, miałeś swój team. Ale że to jeszcze żyje ta strona. To też się nie zmieniła za wiele. Bazę Beater. To takie coś jak Manager Zone. No i co? I w tyle grałem. W FIFKę czasem se przegrałem. Ale FIFA zawsze grałem. Nie było mi nigdy stać na FIFA. I zawsze grałem sobie w FIFA tryb menadżera. Tryb menadżera, brałem klub, na przykład, że grałem, nie wiem, Realem Madryt i se grałem mecze na przykład na jakimś wyższym poziomie. Cześć Miku. Miecze i sandały też grałem. Shakes Fidget nie. FIFA World grałem, FIFA World 2002. I tam był taki strzał, taki super strzał, że taką kurtardę ładowałeś z połowy. Hero Zero nie. IC Tower to w szkole się grało na kafejkach.
FIFA World Cup 2002 to była chyba. Tanki online nie. Plemiona też nie. Czy grałem w dzieciństwie w Cyberpunka? Grousy nie. No nie, no tyle. Tyle gierek już co wam powiedziałem, to w to grałem. Ja jestem 97 rocznik dokładnie. Mówię wam, ja strasznie mało grałem w gry. Ja nie miałem w ogóle dzieciństwa związanego z komputerem. Miałem komputer w domu, dostałem komputer stacjonarny na komunie za 3-4 tysiące wtedy. Czy grałem może w Wanted jak miałeś 12 lat? Nie, nie grałem. O, w GTA San Andreas grałem. Wiedźmina nie grałem nigdy też. No mówię wam, ja mało grałem. O, pamiętam jeszcze pierwsza gra, w którą grałem. Jak dostałem kompa na komunie, to był Bakuś. Nie wiem, czy kojarzycie, były jakieś, to były serki czy coś, bakusie się nazywały. I tam był kuś zestaw, że była płyta, nie? O, człowieku. No, tam było mocno. W bakusia grałem. Graliśmy Tina? Nie grałem. Dziobak, dzięki za piątkę. Zawsze jak byłem dzieciakiem, takim jeszcze dzieciakiem, nie że już miałem tam, nie wiem, 12 czy 14 lat, wstawało się, odpalało się jedynkę, na jedynce albo na dwójce leciały zawsze jakieś bajki. No i najlepsza moja bajka z dzieciństwa, z takiego dzieciństwa, to była Olinek Okrąglinek. Nie wiem, czy kojarzycie, Olinka Okrąglinka. Olinek. I najlepsza bajka ucząca, magiczny autobus, nie? I byłem zakochany w tej bajce. To było piękne, nie? Magicznym autobusie! To była taka dobra bajka. To była taka dobra bajka. Zajmujcie miejsca! Oby to była zwykła wycieczka! Zdanie uroczy? O nie! Kiedy jedziesz z nami, świeży i zrelaksowany, możesz ujrzeć tuż... A to nie, to Super Strikers to już oglądałem później. No Finash i Ferb to już widzowie już są stare lata. ...przed sobą... Masz miarnicę z wielką głową! Płyń na fali dźwięku, poznaj morze gwiazd, jeśli nie odczuwasz lęku, to ci... Oni się mogli zamienić w taki malutki autobus i na przykład wlatywali na przykład do ciasta w piekarni. Drogę wskaże masz! O, albo po ciele jeździli, to była taka bajka ucząca. To była... Właśnie kiedyś były bajki takie, że one ci czegoś jako dziecko uczyły. A teraz masz bajki, że ci wyskakują trzy postacie i gadają nie, a to były bajki, że oni na przykład wlatywali do ciasta, wlatywali na przykład do ciała człowieka i się uczyłeś czegoś, tam pokazywało na przykład, nie wiem, płynęli na krwince w krwi. Czasem nos ma głos. Z magicznym autobusem. Wodzie będziesz też. No wiesz? Magicznym autobusem. Nawet a teraz masz takie coś. Nie,